Niestety w tym filmiku udało mi się stracić połowę nagrania, zanim doszedłem w ogóle do etapu montowania, więc trochę to się będzie zaczynało nie od tej strony, co trzeba. Zaczynamy od rozkręconego laptopa, a nie od prezentacji, jak w ogóle wygląda. No ale trudno, niech będzie chociaż tak. To jest generalnie high screen z procesorem 286. Bardzo fajna, wczesna konstrukcja. Dość charakterystyczne jest to, że miały jako chyba jedne z niewielu mechaniczne klikające klawiatury. I jak tylko go złożę do kupy, to zrobię jakąś demonstrację. Niestety nie wiem, czy będę Wam w stanie pokazać pierwotny problem, który doprowadził do jego rozłożenia i naprawy, bo być może zostanie naprawiony. Był problem z badliniami na wyświetlaczu. I jak na razie, co udało się odkryć, to to, że tu w sekcji zasilania mieliśmy kilka wylanych kondensatorów. Wymieniłem ten kondensator i ten tutaj. Były kompletnie nabrzmiałe i cała ta część tutaj była usyfiona zawartością ich. Tu zresztą, jak się jeszcze trochę przyjrzycie, widać ślady korozji na tym włączniku. Będę musiał to jeszcze doczyścić do końca. Maszyna, tak jak mówiłem, 286 12 MHz. Tutaj mamy 640 KB pamięci, przynajmniej tyle zgłasza BIOS przy rozruchu. Chipset jeszcze z gatunku 50 scalaków na raz. Tutaj mamy oczywiście BIOS. Mamy dość fascynujące złącze twardego dysku. Nie wiem, czemu jest takie. Czy one miały jakiś dedykowany dysk z takim złączem, czy była jeszcze przelotka? Ciężko powiedzieć. Ciekawe jest też to, że stacja dyskietek jest zasilana pojedynczym napięciem. Jest tylko 5 V. Więc przy ewentualnej wymianie, jeżeli stacja okaże się padnięta, no to będzie wesoło, ale coś się wymyśli. Zastanawia mnie też, że tutaj mamy najwyraźniej jakiś ROM. I tutaj zgaduję, że te dwa scalaki to jest BIOS. Ale to... Nie wiem, czyżby on miał ten IBM-owski interpreter BASIC-a jeszcze? Zobaczymy. Spróbuję go złożyć, zobaczę, czy w ogóle to, co zrobiłem, pomogło. I będziemy się zastanawiać, co dalej. No i słuchajcie, tak jak przewidywałem, co aż powiem szczerze, sam jestem zdziwiony, problem z ekranem udało się naprawić, wymieniając tylko te dwa kondensatory, które przed chwilą pokazywałem. Tutaj istotna sprawa, gdyby ktoś zetknął się z tego typu laptopem i chciał go sobie wyremontować, ten kondensator tutaj, zobaczcie, opis na płycie mówi nam, że po tej stronie powinniśmy mieć plus zasilania, ale kondensator montujemy minusem w tą stronę. Tak był zamontowany pierwotnie. Jako, że był wylany i był troszeczkę innego typu niż pozostałe, myślałem, że być może jest to błąd osoby, która kiedyś wcześniej tego laptopa naprawiała, ale nie. Albo jest to błąd na oznaczeniu płyty, albo nie wiem, co innego. W każdym razie koniec końców montujemy go odwrotnie niż jest to oznaczone na płycie. A sam laptop, jak go sobie włączymy i zaraz zobaczycie, że nie zobaczycie tego, o czym mówiłem. Poczekajcie, zgaszę sobie oświetlenie. Mamy piękny, czytelny ekran. Na tyle, na ile te stare ekrany są czytelne. Ale uwierzcie mi na słowo, że jeszcze całkiem niedawno nie bylibyście w stanie odczytać tego tekstu, bo mieliśmy całą masę pionowych linii na ekranie i można się było tylko domyśleć, co tu jest napisane. Więc wnioskuję, że miało to jakiś związek z zasilaniem matrycy. Nie wiem, nie jestem za bardzo w stanie sobie wyobrazić, co tam mogłoby zajść, ale połowę naprawy mamy za sobą. Bardzo się cieszę, bo obawiałem się, że nic z tego laptopa nie będzie z uwagi na źle wyświetlający ekran. A i wprowadziłem Was też w błąd, bo mamy łącznie megabajt pamięci. Tutaj widać
640, owszem, podstawowej, ale mamy potem jeszcze 384 rozszerzonej, także mamy cały megabajt pamięci. A ja idę próbować uruchomić stację dyskietek. No więc tak, niestety oryginalna stacja po wyczyszczeniu, po przesmarowaniu nadal nie czyta dyskietek. Spróbujemy zamontować nieco bardziej współczesną. Dodatkowa zabawa wiąże się z tym, że w tym laptopie stacja ma identyfikator DS0, a jak wiemy, typowo w PC-tach jest to DS1. Trzeba będzie się pobawić tutaj ze zworkami. Nie wiem, czy jesteście w stanie to... O, teraz jest to w miarę widoczne. Trzeba zmienić po prostu to połączenie. Tutaj widzicie, DS0 jest wolne, a DS1 jest zalutowane. Trzeba to po prostu zmienić. Zrobię to zaraz i zobaczymy, czy zacznie działać. I dla pewności chodzi nam o taką zworkę. Po prostu kawałek obok. Stacja podłączona. Zgodnie z nazwą kanału Januszersko na krokodylki mamy podłączone 12 V. To jest taka zwykła pecetowa stacja, jednak wymaga obu napięć, okazuje się, więc ta oryginalna jest w ogóle jakaś specyficzna. Mamy ją przestawioną na identyfikator DS0 i myślę, że możemy odpalać. I robimy stryk. O, stacja przeszła test prawidłowo. No, jesteśmy krok dalej niż byliśmy do tej pory. Nie mamy błędu z informacją o niewłaściwym dysku systemowym. Ciekawe, czy doczekamy się czegoś więcej. Nie wiem, czy nie będę musiał czasem nagrać jakiegoś starszego DOS-a. To jest chyba zwykła dyskietka startowa Windowsa 9.8. Chociaż ona w zasadzie tyle powinna się odpalić na tak starym sprzęcie. Nie wiem, co o tym myśleć. No dobra, poszukamy dalej, ale trochę zbliżamy się do celu. No więc tak, założyłem z powrotem obudowę na stację dyskietek i ściągnąłem dysk startowy z DOS-em 5.0, bo mocno podejrzewam, że ta dyskietka z Windowsa 95 może być troszeczkę za nowa na ten hardware. I oczywiście wyjąłem w Tucunie. Zaraz spróbujemy sobie... O, właśnie wykryłem kolejny problem, czyli nie do końca kontaktujący gniazdo zasilania. I zobaczymy, czy teraz z tej dyskietki się coś odpali. Zastanawia mnie ten Equipment Configuration Error. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Coś się dzieje. No zdecydowanie coś się wczuć. Tak! Jest, dobra. Jesteśmy. Proszę bardzo. Da się odpalić DOS-a na tym wynalazku. Czyli jest nieźle. Lepiej niż nas 386, który cały czas nic nie wyświetla. Jestem jeszcze ciekaw, jak tutaj jest z regulacją kontrastu. Ale żyje. Tak jeszcze uszczegóławiając, dorobiłem sobie taką
tutaj przelotkę z tego zasilania na twardy dysk, z tego dziwnego złącza na klasycznego Molexa. I tutaj nie do końca poprawnym kolorem, zgodnie z Januszingiem, doprowadziłem sobie 12 V do tej stacji dyskietek, którą zmieniłem. Nie mam na razie twardego dysku, który by tutaj pasował, ale prędzej czy później może się takowego doczeka. I dolutowałem też, jak widzicie, uchwyt na bateryjkę litowo-jonową. Tutaj oryginalnie była taka bateria na kabelku, bo jednak fajnie by było, żeby ustawienia BIOS-u się zapisywały. I myślę, że na razie skręcę tą maszynę i trochę się nią pobawię i zobaczę, będę myślał dalej, czy kombinować coś tutaj z twardym dyskiem na stałe. Strasznie mnie kusi, żeby zamontować tutaj jakieś ogniwa 18650, nawet jeżeli nie byłoby możliwości ładowania z poziomu laptopa, chociaż szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy on potrafił ładować swoją własną baterię i wybrać się z tym sprzętem gdzieś do jakiegoś Starbucksa i udawać super hipstera z laptopem sprzed 30 lat. Do przemyślenia. Można kiedyś się powykupiać. Drugi problem z tym laptopem, może nie tyle uniemożliwiający pracę, ale trochę psujący estetykę, to mamy niestety urwany zaczep do takiej mosiężnej ośki, na której trzyma się ekran. Tutaj widać, że ktoś próbował to naprawiać jakimś poxipolem albo czymś takim. To jest niestety usterka raczej z gatunku niezbyt naprawialnych. Zastanawiam się, czy ewentualnie możliwe byłoby po prostu przewiercenie się tutaj na wylot i zastosowanie śrub z łbem trójkątnym, żeby je wpuścić w ten plastik i zamontować to w taki sposób. Nie wiem, zobaczę, może uda mi się to zrobić. I w zasadzie, jeżeli chodzi o zewnętrzne elementy, to byłoby tyle. Tutaj jest troszeczkę, nie wiem jak będzie to widać, jest troszeczkę odbarwiony ten plastik z wierzchu, ale mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka plama. Myślę, że powinno się to dać zmyć. A tak wygląda propozycja naprawienia wyłamanego zawiasu. Na razie jest tylko jedna śrubka na próbę. Jest to, tak jak sugerowałem, hamuwa z przewierceniem tej obudowy, ale trzyma się całkiem nieźle. Myślę, że ma to szansę działać. Proszę bardzo, nawet Wołków Commander się odpala. No cóż, do grania ta maszyna to się za bardzo nie nadaje z tym ekranem. Chociaż jak widać, jak jesteśmy bardzo zdesperowani, to da się coś na tym odpalić.
przy okazji odradzam badziewne dyskietki z końca lat 90. bo strasznie hałasują przy odczycie. No, w końcu cię mam. Dobra. Nawiasem mówiąc, właśnie udało mi się zrozumieć, w jaki sposób należy wpisać datę. I zobaczcie, że ten sprzęt jest Y2K compliant. Bez problemu łyknął rok 2020. Pytanie, jak to by się spisywało w jakimś oprogramowaniu, które korzysta z dat. Nie wiem, w jakimś arkuszu kalkulacyjnym czy jakimś organizerze. Ale nie protestował.